Pod koniec pierwszego tygodnia lipca w Wieluniu miała miejsce uroczysta inauguracja unikatowego w skali kraju projektu motywacyjnego systemu gospodarki odpadami, do którego przystąpiła gmina Wieluń. Jego celem jest zwiększenie świadomości obiegu surowców wtórnych wśród mieszkańców i wzmocnienie postaw prowadzących do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Ten program jest oczywiście rozbudowany na kilka elementów, ale jednym z tych elementów jest właściwa, poprawna zbiórka odpadów selektywnie zebranych. I wspólnie właśnie z firmą EcoTech wymyśliliśmy taki projekt, taki program, aby ludzie mieli motywację dlatego, aby odpady stały się surowcami w dalszym procesie produkcyjnym, to musimy stworzyć taki system, który będzie motywacją. A wracamy do czasów, które były w latach 80., kiedy wszyscy wiemy, były butelki szklane objęte kaucją, wtedy się te butelki zbierało, prawda, odnosiło, bo były z tego jakaś tam motywacja finansowa. Tutaj też chcemy wymyślić taki system, który będzie motywacją dla mieszkańców, aby te odpady były w sposób właściwy zbierane. Podczas spotkania, na które zaproszono wielu gości, także specjalistów od segregacji odpadów, zaprezentowano specjalne urządzenie, maszynę stanowiącą kluczowy element motywacyjnego systemu gospodarki odpadami. Póki co staną w Wieluniu dwa takie urządzenia, jak Państwo widzicie, i za chwilę będą one zaprezentowane, natomiast docelowo tych urządzeń będzie około 30, które będą sfinansowane ze środków pochodzących z programu Ochrona Środowiska, którego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. I chcielibyśmy, żeby do końca września stanęło takich 30 takich urządzeń w Wieluniu. Przede wszystkim, żeby one stanęły we wszystkich naszych szkołach, po to, aby tą edukację właściwej gospodarki odpadami zacząć od szkół, ale także w miejscach takich najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców naszej gminy, po to, żeby tworzyć taki klimat, taką atmosferę właśnie właściwej gospodarki odpadami. Zobaczmy zatem, jak to działa. Na tę okoliczność przygotowano bowiem specjalną prezentację. Instalujemy aplikację na telefonie bądź korzystamy z takiej karty dedykowanej, która nas rozpoznaje i identyfikuje. Wrzucamy na początek wdrożenia dwa rodzaje frakcji, czyli butelki PET i puszki aluminiowe. W przyszłości planujemy rozszerzyć o więcej frakcji, między innymi o szkło, między innymi o dezodoranty, które też są jakimś odpadem szkodliwym. Prace badawcze trwają tutaj wspólnie z producentem, firmą Akment, nad tym, żeby to urządzenie przyjmowało więcej frakcji. Wracając do funkcjonalności, czyli ściągamy aplikację na telefon z systemem Android bądź korzystamy z takiej karty, którą będziecie Państwo mogli otrzymać w Urzędzie Miejskim w Wieluniu. Segregujemy w automacie, wrzucając do tegoż urządzenia, które będzie ustawione tutaj na terenie gminy, i otrzymujemy punkty zarówno za jedno opakowanie plastikowe, jak i za wrzuconą puszkę. Bawimy się tak do końca września. Tak są przewidziane testy czy okres pilotażu i zdobywamy punkty. Na koniec tego przedsięwzięcia i tych testów osoby z największą ilością punktów, które zbiorą, czyli będą efektywnie segregować dużo, otrzymają gwarantowane nagrody z rąk pana burmistrza za to, że najwięcej posegregowały. Podchodzimy do automatu, wrzucamy do wrzutni i opakowanie i przykładamy kartę z kodem. Używam wirtualnej karty. System analizuje, rozpoznaje. System działa w trybie online, czyli w momencie wrzucenia opakowań do recyklomatu i po zatwierdzeniu transakcji, czy zakończyłem segregację, punkty automatycznie przychodzą i są naliczane i widoczne. Wrzucono dwie butelki PET, na koncie ilość zebranych punktów. Proszę. Odnotowano surowce, dwie sztuki, zarejestrowane na telefonie.
Gmina Wieluń znalazła się wśród 5 polskich gmin biorących udział w pilotażowym programie Ministerstwa Środowiska Gospodarki o obiegu zamkniętym, z którego to właśnie zostanie dofinansowana akcja motywacyjnego systemu gospodarki odpadami. Wśród zaproszonych gości na to spotkanie znalazł się m.in. Włodzimierz Pomierny z Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu, starosta wieluński Andrzej Stępień, prezes przedsiębiorstwa komunalnego Krzysztof Owczarek i Paweł Rychlik, radny PiS, który odczytał list od minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz. Wszyscy aktywnie dążymy do zamknięcia obiegu europejskiej gospodarki poprzez projektowanie i implementację najlepszych rozwiązań w skali kraju. Specjalny zespół wypracował pakiet pomysłów, które są wdrażane na różnych szczeblach i w różnorodnym zakresie. Realizacja tych planów pozwoli uzyskać jednak spójny cel, jakim jest maksymalne wykorzystanie wszystkich surowców, produktów i odpadów. Aktywnym elementem realizacji tego zadania stał się także Wieluń, który dzięki programowi motywacyjnego systemu gospodarki odpadami staje się pilotem w projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. I na razie to wszystko. Dłuższa relacja z tego spotkania. Do zobaczenia w temacie tygodnia. Zapraszamy.